Chmielnik, młodzianin. Od 20 kilku lat zamieszkały w Krakowie i w Suchach. Twoje ulubione słowo? Cóż to za chytra i podstępna jakaś sonda psychologiczna. Moje ulubione słowo. No wiesz, to jest... No teraz zaczynam kombinować, to niedobrze. Ale myślałem od razu, takie słowa przychodzą. Mama, Wanda, lubię takie słowa. Twoje ulubione miejsce. No to zbyt proste z kolei. Suchawa, to miejsce tutaj pod Lipą jest na pewno moim ulubionym miejscem na całym naszym globie. Ba, powiem więcej, w całej Mlecznej Drodze. Co robisz, kiedy jesteś zły? Przeklinam. Używam słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne i nieobyczajne. Powiedz jakieś swoje marzenie. Nie musi być największe marzenie, ale jedno z twoich marzeń, o których czasem myślisz. Żebym był we Włodawie jeden bankomat. Posłuszny mi w miarę do końca życia. To wszystko? Tak. Gdyby się znalazł taki automat, takie urządzenie, reagujące z sympatią na moje polecenia, wyciskane mu na klawiaturce, uznałbym się za człowieka w miarę szczęśliwego. Myślisz przyszłość? Widzisz przyszłość jakoś? Jakie słowo ci się nasuwa? Szczerze mówiąc, nie potrafię na to odpowiedzieć, mimo że pytanie jest pewnie proste, ale ja nie za dużo myślę o przyszłości. Nawet teraz, no szkoda waszego czasu, ponieważ musiałbym zacząć kombinować i zmyślać tę przyszłość. Jakie są myślenie? Dobra, ale jakbyś spróbował zmyślić przyszłość. Jakbym próbował zmyślić przyszłość? Jakie słowo? Harmonia. Jakim kolorem jesteś? Myślę, że jestem kolorem khaki. Tak myślę. A gdybyś tego mógł... Nawet jestem pewien. Gdybyś mógł zmienić się w jakieś zwierzę? O, oczywiście. To akurat mam przerobione. Bardzo chciałem być kiedyś delfinem. A gdybym już nie mógł być delfinem, to prosiłbym ewentualnie bobrę. Super. To jest takie jedno pytanie, które pominę, bo brzmi ono, jak byś dał na imię swoim dzieciom, gdybyś miał córkę i syna, ale ty tak, już to gdybym miał zrobiłeś. Jeszcze jedną córkę, pewnie byłaby Pola. Gdybym miał jeszcze jednego syna, bez wątpienia byłby to Ignacy. Dobrze. Czyli jednak mogłam zadać. Co byś chciał robić w tej chwili, gdybyś mógł wszystko? Gdybym mógł wszystko? Wszystko. Gdybym mógł wszystko? Ach, gdybym mógł wszystko. Byłbym... Dla mnie móc wszystko to być ogromnym potentatem finansowym. To oczywiście przyziemne, bo ktoś mógłby marzyć o być wróżką. Ale ja mam bardzo konkretny wtedy plan. Zrobiłbym w Polsce jakieś wspaniałe inwestycje, na które ten kraj czeka, których potrzebuje. Ponieważ tak naprawdę ja bardzo lubię tę naszą polską rodzinę. I myślę, że ona zasługuje w końcu na nieco lepszy los niż ten, który się zdarza. Więc ruszyłbym to wszystko do przodu znakomicie. Patrzyłbym z satysfakcją na skutki tego. Czego się najbardziej boisz? Samotności.
Jaka była ostatnia rzecz, która sprawiła ci radość? Rzecz? Pytanie jest o rzecz. No nie rzecz. Co ostatnio sprawiło ci radość? No zupełnie euforycznie przeżywam na przykład dzisiejszy dzień. Może on niczym się specjalnie nie wyróżnia. Ale ja... Cały ten dzień sprawił mi wielką radość, chociaż to brzmi... No może mało wiarygodnie, bo nic takiego się nie stało. Natomiast... To jest to miejsce, gdzie naprawdę dobrze się czuję, zwłaszcza jak są takie warunki. Dzisiaj jest około 29 stopni Celsjusza, a więc nie jest nawet odrobinę za gorąco. Jest po prostu idealnie. W tej chwili nie ma wiatru do tego jeszcze. Jeśli istnieje szczęście, harmonia i piękno, to te trzy rzeczy się tu spotykają, w tej właśnie chwili. Co chciałbyś zmienić w swoim życiu? Co chciałbym zmienić w moim życiu? W tej chwili nie chciałbym nic zmienić. To jest odpowiedź. Jaką cechę zostawiłbyś w sobie na zawsze? Pogodę ducha, bo mnie nigdy nie opuszczałem. Po prostu. Wymień trzy najważniejsze dla siebie wartości w życiu. Prawda, piękna i miłość. Dziękuję za wywiad.